Liturgia Wielkiej Środy po raz kolejny prowadzi nas do Wieczernika, gdzie Jezus wraz ze swoimi uczniami, apostołami, spożył Paschę, czyli Ostatnią Wieczerzę, tuż przed swoją męką i śmiercią na krzyżu. Widzimy zatem bardzo wyraźnie, że te ostatnie momenty swojego ziemskiego życia Jezus chciał spędzić z tymi, których najbardziej kochał, z tymi, którzy byli najbardziej bliscy Jego sercu. Jezus miał także to przekonanie i przeświadczenie, że w gronie dwunastu apostołów jest ten, który go zdradzi. Zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie wyda. I my dzisiaj, kiedy spoglądamy na tą Ewangelię w redakcji świętego Mateusza, widzimy także, że Ewangelista Mateusz przedstawia nam okoliczności zdrady Judasza. Zobaczmy, że ta zdrada była przecież pewnym procesem. To nie było tak, że Judasz dopiero w tym momencie podjął decyzję i poszedł do arcykapłanów i zapytał ich: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? Ta zdrada Judasza dokonywała się stopniowo. Wszystko zaczynało się od takich małych niewierności, od takich małych, niewinnych odejść ucznia od swojego mistrza. I konsekwencją tego wszystkiego było to, że Judasz sprzedał swojego nauczyciela za 30 srebrników. I kiedy my dzisiaj słuchamy tej Ewangelii, to z jednej strony możemy być bardzo mocno zgorszeni postawą Judasza. Możemy się pytać i zastanawiać, jak on mógł to zrobić, dlaczego tak postąpił. Przecież Jezus go powołał, przecież Jezus go wybrał, wezwał go po imieniu. Judasz był także świadkiem nauczania Jezusa, jak Jezus z wielką mocą głosił Ewangelię, uzdrawiał chorych i tak dalej. Z drugiej strony wiemy, że w życiu wiarą na co dzień ważna jest teraźniejszość, to, co dzieje się dzisiaj, to co dzieje się tu i teraz. I chcąc czy nie chcąc, bardzo często także i my jesteśmy podobni do Judasza. Bo także często i my Jezusa zdradzamy, bo każdy nasz grzech, nawet ten najmniejszy, jest zdradą Jezusa. Każda nasza niewierność w kapłaństwie, w życiu zakonnym, w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym, w życiu wspólnotowym, czy w życiu osobistym jest zdradą Jezusa. I może warto w czasie tych ostatnich dni wielkiego postu Spojrzeć szczerze na swoje życie, zobaczyć także swoją małość, swoją kruchość i swoją niewierność. Ale w tym wszystkim warto także odkryć miłość Pana Boga, bo miłość Jezusa jest silniejsza od naszych słabości, od naszych niewierności. Jezus, kiedy umierał na krzyżu, umierał za nas wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. I warto, abyśmy w tych ostatnich dniach wielkiego postu, w, tej czasie, w czasie naszej ostatniej drogi odkryli tą wielką miłość Boga do każdego człowieka, nawet tego najbardziej grzesznego.